trochę dość. Witam zapraszam serdecznie, do witam. Pałacu. Dobrze, zamknę sobie drzwi, żeby nie było. Dobra, więc. Siadaj. Ale cześć, najpierw pokazać, staj, w ogóle ja. Przywitaj się. Witajka widzowie, Hedosiego. Pamiętacie Moi. Jeszcze tego pana, może? Czekaj. Kurama. Kurama. Dobra, więc ja przypomnę, tak, to jest Szybek. Cześć. O, zwany inaczej opiekunem Kuramy. Nasz ziom nie jest taki policzem, jest naszym ziomkiem. I razem z nim robiłem content na konwencie, który się nazywa Hikari. A niedługo będziemy mieć content na konwencie zwany Pyrkon, ale to jest jeszcze niespodzianka. No i dzisiaj bym wjazd na chaty po prostu. Dobra, no to oprowadzaj, pokaż co tu masz fajnego. Poza lustrem, w którym ja się... Hej, hej, witam. Za lustrem jest prawdziwa magia, czyli cosplay, moje ciuchy i tą tak, kosmę. Tak, spoiler przed Pyrkonem oczywiście, tak? Tak, spoiler, nie, spoiler będzie inny. Tutaj mamy ołtarzyk Kurama. Kurama, chodź kochany, chodź. Uwielbiam go, Kurama jest kochany po prostu. Tak. Ołtarzyk Kanto i troszeczkę kart Pokemonów, inne tam różne tam śmieci z konwentu. Tak. Mnie najbardziej, mnie ciekawi historia tego zdjęcia. No, historia tego zdjęcia wygląda tak, że na anime konie Halloween widzę stoisko Kanto, podchodzę do niego, tak patrzę na te zdjęcia, ja tak myślę, kurwa, jakie zajebiste, muszę to mieć. Te dwa właśnie, ten i ten. To też jest wspaniałe tak, zdjęcie. Tak, z anime konu. Te są już dwa z Remkonu, specjalnie dla mnie zostawił. O, bardzo dobrze. Ostatnio, że jak będziesz na kolejnym konwencie, zostaw mi jakieś specjalne zdjęcia i tu jest jedno, a tam jest drugie. To tutaj? Tak, to też jest z Remkonu. Dobrze. I tak, kurde, ołtarzyk Kanto musi być. Okej, okay. Pozdrawiamy Kanto serdecznie. Tak, Kanto cosplay. Jeszcze mam na wszystkich zdjęciach autograf Kanto. Ej, pokaż nam się z tym zdjęciem, chodź. Tu. O, pięknie. Pięknie wygląda. Ja nożyczek, który to odzorował. Dobra, nic źle. Dobra, co tam w ogóle Kurama nasz ma ze sobą? Kurama. Swoich braciszków. Mniejszych tak, tutaj ma i większych. Braciszka, tutaj jest kubek, magnes, przepinki. O, czekaj, pomyślę. O nie, widzę przepinka. O, przepinka. Pierścień. O, widzicie, tak. Widzowie. Dobra. Tyciego. I tu chyba wszystko. Tak. I tu widzę jeszcze. O, widzę Hikari. Patrzcie, to jest z pamiętnego dnia. Z pamiętnych dni, przepraszam. Tak. Dokładnie, czyli 19. My się 20 poznaliśmy w sobotę. Pamiętam. Tak, to tak. No tu widzę jeszcze tą opaskę. Opaska. I jakieś tam rzeczy. Tak, na... tu trzymam zazwyczaj moje właśnie łapki, kocie uszka i lisi ogon. Szary. Ogonek, fajny. Dobra, ale tu nie będę tam dalej pokazał, tam bałagan jest. Tu jeszcze stanowisko chciał pokazać, bo masz stanowisko lepsze niż moje. I muszę... Tak, laptop, monitor, pad, kamerka, klawiatura, myszka. Tutaj jeszcze jest tablet graficzny na górze. Powodzi się. Powiem ci, powodzi się. I masz ładny obraz. I widok nie najgorszy. A więc jeszcze widzowie, tak żebyście wszystko widzieli. O, tutaj, patrzcie. Jest Szybek, jest jego pokój. Nie jest jakiś super wielki, ale jest taki przytulny. To tak. Trzeba przyznać. Mały, ale własny. Dobrze, to teraz wiecie co? Tutaj propozycja, bo ogólnie tutaj jeszcze zostało mi już wcześniej, umówiliśmy się przygotowane, to oto piękne różowe krzesło. Tak, tak. A jeszcze zapomniałeś. A, no tak, jeszcze uzbrojenie. Jeszcze moje uzbrojenie. Bankaj! O, oła. Co zrobiłeś? Coś mi strzyknęło, wiesz, w ręce. Brawo. Dobra, więc widzowie, jeszcze tutaj za chwilę podyskutujemy. Dosłownie chwilkę, więc szykuj tutaj krzesełko, szykuj stanowisko i bierzemy się do działania. Dobra, trzeba widzowie, tak jest, więc widzowie, widzimy się za chwilę, tylko trzeba się ogarnąć. Tak. Dobra, już jesteśmy ładnie ustawieni do tej rozmowy. Dobra, krótko, bo ogólnie tak, jeżeli chodzi o Szybka, to tak, widzieliście go właśnie w vlogu z Hikari, to było rok temu w wakacje. Rok temu już? Aż tyle czasu? No prawie, to było w sierpniu. A no jo. Za rok będzie stary. Ej kurde, ty to już długo się znamy. No, zarazę ci trochę. Więc ty nie widziałeś, że tak dużo czasu? No wiesz, no jakby co, my się widzieliśmy na Hikari, potem się widzieliśmy dopiero... Jak się wprowadziłem do Poznania. No, i ogólnie jeszcze Szybek czasami na Steamach z nami był. Tak, no. I nie mówię, że nie. Wiem, że widzowie z Discorda pytali, kto to w ogóle jest. Więc dobra, więc może powiedzmy w ogóle skąd my się znamy. No mówię, poznaliśmy się na konwencie Hikari. Historia jest o tyle ciekawa, że było to bardzo zabawne. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze. No tak średnio, bo moja pamięć. Mianowicie widzowie, Szymek posiadał wtedy taką tabliczkę. Nie wiem, czy kojarzycie, ale często są takie tabliczki, ktoś chodzi z takimi tabliczkami, to są free hack. Ale Szymek był jeszcze większym geniuszem, zrobił o wiele lepszą tabliczkę, ponieważ ona z jednej strony miała free hack, a z drugiej strony miała co?
Free kiss. Tak. Wiadomo, free kiss. I tak jest. Mogłeś za przytulenie, mogłeś się podpisać na wspaniałym kartonie. Tak jest. I my się z panem Jakubem, panem Adrianem podpisaliśmy, że w ogóle chcieli nam pana Jakuba porwać. I potem w sumie jakoś tak w sumie wyszło, że zaczęliśmy sobie gadać, tam jeszcze z pozostałymi. Potem zrobiliśmy tak drabeki totalnie, zrobiliśmy sobie takie nagranie, że Szymek i pan Adam udają Grievousa z Gwiezdnych Wojen. Zgadza się. Fakt, że wtedy nie miałem cosplayu z sobą, ale to jest nieistotne. Tak, i tylko był kapitan, jak to był generał Kenobi. Tak, ja z twoją kataną, zresztą, o, mogę sobie pozwolić katanę pożyczyć? Oczywiście, no. Dobra, o, ja z tą oto kataną, widzowie, czekajcie, to się jakoś tak robi. Tak. Potrzymaj. O, ja z tą oto kataną byłem taki, o, tak na niego tkowałem. Dobra, ale spokojnie, w tym roku będę miał inną broń. Nic nie mówię, nic nie spoileruję. Wszystkiego widzę, się dowiecie, bo na pewno będziemy na Pyrkonie robić fajny kontencik, także zobaczycie tak za kilka miesięcy. No, i w sumie tyle. No, tyle i tak jakoś wyszło, że jeszcze poznaliśmy Łukasza. Tak, pozdrawiamy serdecznie Łukasza, pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy Dawida, Łukasza, Dawida, pozdrawiamy Jacka, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Naszą ekipę Pyrkonową, już niedługo. W sumie bardziej nie Pyrkonową, Hikarową. Nie, konwenciarzową. Konwenciarzową. Nazwaliśmy konwenciarze. Tak, konwenciarze. No, dobra, to tyle. No, no krótka taka wizyta, szybka. Miałem przedstawić wam Szymka, miałem pokazać jego pokój. Swoje zdanie wykonałem. Dziękuję, polecam, za gościnę. Nie ma sprawy, ja gościnny i zawsze jest. Tak, i prawdopodobnie widzimy się, nie wiem, na, bo jak będziemy robić jakieś głupoty na TikToku, albo dopiero na Pyrkonie. Tak, dopiero na Pyrkonie. Wtedy ujście Szymka. Nie, na TikToka zagrania się, bo z Szymkiem robimy głupoty, bo tak. Tak. Pamiętacie Żywą Szachownicę? To właśnie on. Tak, to jest Michał. Co? Powtórz? Żywą Szachownicę. A, no jo, Żywa Szachownica, nasze spotkanie, jak się prowadził. Za to, że mnie nie słuchasz. Po prostu nie, nie źle to usłyszałem. No, dobra, to ja będę ruszał, trzeba nagrywać odcineczki kolejne. Tak, będzie. No, także w takim razie, dobra, to wiesz co, jako że jesteś gościem, to pozwolę ja wstanę, się ładnie pożegnać z widzami. Dobra. Powiedz coś miłego, masz teraz, nie wiem, pół minuty od kiedy wstanę, żeby powiedzieć coś miłego dla widzów. Dobra. Tak, no. Widzowie, zostaję was na pół minuty, dobrze? Na pół minuty tylko. Tak, witam was widzowie, kocham was, oczywiście powiem specjalnie dla was uwu. Takie, nie wiem, czy umie takie słodkie, ale polecam, Kuramo was też pozdrawia. I dam mały spoilerek, na Pyrkonie będziecie mogli go zobaczyć, ale wersję większą. Niestety z jednym ogonem. No taki mały spoiler wam dałem, widzowie, więc kocham was. Dobrze, akceptuję to, może być, ładnie powiedziałeś. Dobra, więc w takim razie to już na tyle. Jeżeli wam się film spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz i dobra, wklej twojego TikToka. Żegnam was. Daj jeszcze Kuramę, o, daj jeszcze Kuramę, niech Kurama z nami będzie, bo Kurama jest kochany. Tak. Kochany Kurama. O, nie oddam ci go? Spokojnie, to twój syn, ja ci go nie... Ten, ja jestem wuja po prostu. Tak, wujek, tak. Wujek Hedosi. Tak, stałem wujkiem ogólnie, jakbyście nie widzieli, no. Kurama jest kochany po prostu. Jak coś, to Kurama szuka mamy. Czy ja ci pozwoliłem? Przepraszam, przepraszam, mów dalej. No dobra, nie wytnę, będę miły dzisiaj. No i wstanę do, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa. Pa pa. Jeszcze szybko, bo zapomniałem wspomnieć, mianowicie Szymek przeprowadził ze mną wywiad, który jest na jego kanale, więc wbijajcie, link w opisie, zostawcie nam jakiś ślad po sobie, że wbiliście. No i powiedziałem tam, my się jakieś ciekawe rzeczy odpowiedziałem w sumie. No, bardzo ciekawe. Nawet kilka rzeczy, których w sumie gdzieś tam nie mówiłem wam, więc... Spoko. Także wbijcie do Szymka i no. Bo Szymek dopiero otworzył, trzeba go wypromować. Tak, i niestety. Tak. Spokojnie. Chciałem w końcu nagrywać, bo miałem plan, żeby wcześniej, ale nie miałem siły na to. Także wbijajcie, zostawcie po sobie jakiś ślad, no. No i dobra, to tyle w takim razie. Także jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa. Cześć.